Rzuca się w oczy szczególnie wielka masa piramid, ich występowanie w zwartej grupie oraz odzwierciedlanie przez tą grupę wybranej konstelacji gwiezdnej, Oriona. Czy też kodowanie w swoich wymiarach wielu naukowych stałych liczbowych, wymiarów czy proporcji. Piramidy wybudowano raczej niemałym kosztem materiałowym, czasowym czy energetycznym. Więc być może miały to być to budowle bardzo trwałe i uniwersalne. Ostrosłupowość piramid zapewnia raczej większą trwałość niż alternatywny kształt. Graniastościenny prostopadłościanu. Z kolei ostrosłup jest bardziej sztywny niż stożek. Wielka piramida wydaje się być odporna na trzęsienia ziemi i powodzie. A więc piramida czy piramidy to? Czy centralna dyspozytornia światowej sieci energetycznej z generatorem mikrofal? Czy urządzenie lub urządzenia do wytwarzania czarnej dziury w wersji mikro, do teleportacji lub komunikacji przez tunel czasoprzestrzenny? Czy pomnik, monument, jako pamiątka pobytu, wizyty? Czy bank genów? Czy wieża ciśnień sieci wodociągowej, łącznie z centralną pompą podnoszącą wodę? Hipoteza numer 1. Ogromną masę kompleksu i ewentualnie konieczność istnienia wszystkich trzech piramid uzasadniałaby najbardziej spekulacyjna, fantastyczna teoria o wytwarzaniu miniaturowej czarnej dziury. Taka czarna dziura byłaby przejściem do tunelu czasoprzestrzennego, podobnego do mostu Einsteina-Rosena. A taki tunel czasoprzestrzenny umożliwiałby połączenie na skróty z macierzystą planetą przybyszów, dzięki czemu znacznie krócej trwałaby teleportacja doń lub zeń albo komunikacja międzyplanetarna. W tym pierwszym sensie mogłyby piramidy być krótkotrwałymi grobowcami. Być może tylko niektórych, na przykład będących u władzy, przybyszów z innej planety. Zgodnie z przytoczonymi obliczeniami taka czarna dziura miałaby promień równy prawie, około 10^-17 metra. Jeśli uwzględnić tylko masę piramidy Cheopsa. Jeśli by uwzględnić masę wszystkich trzech piramid kompleksu, to ten promień byłby ponad wartość tego rzędu, dwukrotnie większy. Promień elektronu wynosi 10^-22 metra, patrz uwaga w notatkach. A więc możliwe byłoby binarne przesyłanie sekwencji elektronowych albo ciągów błysków promieniowania, np. mikrofalowego czy średniofalowego. Dodatkowo, dała się zauważyć jeszcze jedna prawidłowość związana z parametrami piramid. Stosunek masy piramidy Chefrena do masy piramidy Cheopsa wynosi tyle samo, co stosunek masy przeciętnej kobiety do masy przeciętnego mężczyzny. Dla centylu 50%. Patrz notatki. A więc może równoczesna teleportacja albo użycie teleportera zależnie od masy obcego. Stosunek masy piramidy Mykerinosa do masy piramidy Cheopsa wynosi tyle, co stosunek masy półrocznego dziecka do masy mężczyzny. Patrz notatki. Teleporter musiałby być odporny na drgania zakłócające, musiałby mieć stałą temperaturę, itp. I również te warunki potężna piramida Cheopsa spełniałaby przez tysiące lat. Hipoteza numer 2. Hipoteza centralnej dyspozytorni globalnej energetyki była już tematem oddzielnego filmu, w którym jest nieco dowodów opartych o wzory. Dla przypomnienia, w krótkim streszczeniu. Wielka piramida dzięki wytwarzanej przez siebie non-stop energii mikrofal stabilizowała podionosferyczną falę Schumana. Dzięki czemu, z wybrzuszenia amplitudowych takiej fali stojącej, można było pobierać energię pola elektrycznego w lokalizacjach na wybranych okręgach na Ziemi współśrodkowych z Gizą. Taka funkcja wielkiej piramidy uzasadniałaby duże rozmiary tej budowli. Z powodu konieczności rozbudowanego wnętrza i bezawaryjnego działania przez tysiące lat. Nie jest jasna rola pozostałych dwóch piramid przy takiej hipotezie. Może pełniłyby rolę wspomagającą, na przykład zasilałyby drganiami, od swoich taranów hydraulicznych. Drgania piramidy Cheopsa. Jeśli taki byłby sposób wytwarzania drgań wspomagających. Drgania pochodzące z fali Schumana. Hipoteza numer 3. Obca cywilizacja mogła celowo pozostawić po sobie pamiątkę swego pobytu. Taki pomysł wydaje się szalony, bo nas aktualnie taki pomnik czy też monument trzypiramidowy mógłby kosztować ogromną ilość czasu, energii, materiałów i środków finansowych.
ale możliwości technologiczne przybyszów były nieporównywalnie większe. Jednak niejasne jest wtedy przeznaczenie infrastruktury wewnętrznej Wielkiej Piramidy. Może na razie. Może to jakieś dodatkowe informacje albo urządzenie odczytowe. Może informacje zapisane są w granitowych blokach. Hipoteza numer 4. Jeśli postawimy na trwałość, to Wielka Piramida mogła też być na przykład bankiem genów. Czymś w rodzaju arki przechowującej kopię różnego życia na wypadek kataklizmu, na przykład potopu. Wewnątrz piramidy panuje zawsze temperatura 20 stopni Celsjusza. Co prawda to temperatura dodatnia, ale jednak stabilna. Hipoteza numer 5. Czy wieża ciśnień sieci wodociągowej, łącznie z centralną pompą podnoszącą wodę? Mogła być pompa udarowa pod taką wieżą ciśnień, działająca samoczynnie przez tysiące lat. Mogła być ona z kamiennym zaworem suwakowym, patrz obliczenia w poprzednim filmie. Lub z odpowiednimi kierownicami powodującymi cykliczne udary wodne. Ten drugi wariant wydaje się być trwalszy, bo byłby bez elementów ruchomych. Istnieją filmy na YouTube na temat taranu z kierownicą pod piramidą Cheopsa. Przy pomocy taranu można by wywindować wodę na wysokość do 125 metrów. Na długości kilkunastu kilometrów od piramidy do miasta obcej cywilizacji. Spadek ciśnienia był praktycznie nieistotny. Powstaje pytanie, dlaczego w takim razie Wielka Piramida miała wysokość aż 147 metrów? Bo mogłaby pełnić jeszcze funkcję nadajnika lub odbiornika radiowego. Jeśli to była na przykład antena radiokomunikacyjna ćwierćfalowa, to dla fal średnich, około 1 MHz. Patrz notatki. Dygresja. W obu parach, kanałów wentylacyjnych, Wielkiej Piramidy kąty rozwarcia są sobie równe. A to może sugerować, że wpierw była używana tylko jedna, dolna para tych kanałów. I ewentualnie tylko jedna komora, królowej. Ale się okazało, że para kanałów musi być obrócona, na przykład po tysiącach lat eksploatacji. Więc musiano wytyczyć nową parę kanałów wentylacyjnych i nową komorę, króla. A stare kanały zaślepić przez nadbudowę piramidy. Mającą wtedy około 126 metrów. Jak można oszacować ze szkicu piramidy?